Miasto planuje zwężenie jezdni na moście Osobowickim. Mieszkańcy i radni północnych osiedli Wrocławia nie chcą się na to zgodzić. Zamiast drugiego pasa dla samochodów na moście Osobowickim ma powstać dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Radni osiedlowi są zdania, że takie rozwiązanie nie jest dobrym pomysłem, bo most jest ważnym punktem komunikacyjnym dla północy Wrocławia. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy projektu będziemy mieli na to czas, aby w trakcie projektowania konsultować rozwiązania techniczne z mieszkańcami, ponieważ będziemy mogli wtedy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, jakie będziemy proponować. Mieszkańcy już teraz apelują o to, aby nie zwężać jezdni samochodowej. To jest ważny most i w tej chwili przy tym moście tworzą się korki. Obawiamy się, że jeżeli jezdnia będzie zwężona, wówczas te korki będą jeszcze większe. Martwimy się również tym, że lewoskręt w ulicy Osobowicką ma być zamknięty. To może też spowodować kolejne korki. Obecnie wrocławskie inwestycje analizują nadesłane oferty przetargu na remont mostu. Na rozstrzygnięcie zadania będzie trzeba jeszcze poczekać. Dla Echo24, Pola Janus.